Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji anime My Happy Marriage. O tej produkcji zrobiło się głośno jeszcze zanim powstało, gdyż My Happy Marriage zdobyło popularność już jakiś czas temu. Urocze, ale nie pozbawione akcji shoujo zdobyło szturmem serca widzów oraz czytelników, ale o tym za chwilę. Główną bohaterką jest Mio Saimori, która urodziła się w szlacheckiej rodzinie, jednak nie posiada nadprzyrodzonych zdolności, które w tym świecie są niezwykle cenione. Będąca wyrzutkiem we własnym domu, niekochana przez ojca, dręczona przez macochę i przyrodnią siostrę, Mio wyrasta na cichą, usłużną dziewczynę. Gdy osiąga wiek, w którym może wyjść za mąż, ku jej rozpaczy ojciec postanawia wydać ją za Kiyoke Kudo, dowódcę armii, który uchodzi za zimnego, stanowczego, a wręcz okrutnego i od którego odeszły poprzednie narzeczone, nie mogące znieść jego oziębłości. Mio posłusznie zgadza się zostać narzeczoną brutalnego mężczyzny, jednak szybko odkrywa, że plotki na temat jej przyszłego męża nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. My Happy Marriage to 12-odcinkowe anime z 2023 roku, będące adaptacją light novel autorstwa Akumi Agitogi. Historia z nowelki doczekała się także adaptacji mangowej, którą sama kupuje, filmu live action oraz wersji teatralnej. Promocja oraz franczyza tego tytułu działa prężnie i nic w tym dziwnego. Anime to dosyć okrojona wersja nowelki i mangi, jednak wciąż jest to niezwykle przyjemny i pełen emocji romans, którego akcja ma miejsce w epoce przypominającą lata 20. XX wieku. Muszę przyznać, że ktoś, kto nie czytał nowelki lub mangi, mógł oczekiwać po tytule czegoś innego. Typowego romansu historycznego, gdzie bogaty i ceniony wojskowy zakochuje się w kopciuszku. Jednak wątki science fiction i nadprzyrodzone moce dodają temu tytułowi tajemniczości i przełamują typowy dla romansidła scenariusz. To, co dla mnie jest najbardziej denerwujące w tej produkcji, to to, że wycięto sporo dialogów i osobistych przemyśleń bohaterów. Przez to Mio potrafi drażnić. Jest niezwykle cicha, uległa i wciąż tylko przeprasza. A przecież w mandze jest genialna. Niejednokrotnie jej miny czy reakcje rozśmieszają. Niestety twórcy anime postanowili pójść inną drogą i zrobili z tej historii jedynie dramat okraszony romansem, wycinając wszystkie śmieszne czy zabawne gagi. Dla jednych to plus, dla innych nie. Kwestia gustu. Mamy tu sporo postaci drugoplanowych, które odgrywają większe lub mniejsze role, jednak w tych 12 odcinkach akcja dopiero zaczyna się rozkręcać, więc mam nadzieję, że produkcja dostanie drugi sezon, gdyż to dopiero początek niezwykłych losów Mio, Kiyoki oraz pozostałych postaci, które przejdą bardzo ciekawe przemiany. Kreska w tym anime jest przepiękna, muzyka wpada w ucho, a opening i ending muzycznie, jak i wizualnie hipnotyzują. Uważam, że jest to niezwykle dobre shoujo, ale zachęcam Was do kupienia mangi, na chwilę obecną jedynie po angielsku, gdyż jest w niej o wiele, wiele więcej niż w wersji animowanej. Jak dla mnie to anime to mocne 8 na 10. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Instagrama, Twittera i Discorda. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!